Szanowni Państwo, będę realizował, kontynuował program wyborczy, który przedstawił burmistrz Marcin Pawlak tutaj z tego miejsca w listopadzie tamtego roku. Będę kontynuował, ponieważ wiele lat z nim współpracowałem, ponieważ byłem współautorem tego przedstawionego wówczas programu i on jest dalej aktualny. Jest to program, który zawiera wiele konkretnych elementów. Część z nich jest już w trakcie przygotowywania, w trakcie realizacji. Między innymi jest to kwestia dokończenia budowy kanalizacji, jest to kwestia budowy dróg i chodników, jest to również kwestia nowego otwarcia na turystów, na rekreacyjne wykorzystanie otoczenia zbiornika Dobczyckiego, zapory, na której tutaj dzisiaj stoimy, budowy ścieżek rowerowych, budowy tras pieszych i wykorzystania również terenu Starego Miasta. Historyczne dziedzictwo jest ważne, bo to buduje tożsamość, to jest duma naszych mieszkańców. Dlatego będziemy kontynuować inwestycje związane z ochroną tego materialnego dziedzictwa. To jest również kwestia wykorzystania tego atutu do rozbudowy ruchu turystycznego i dlatego tutaj będziemy kontynuowali zarówno odtwarzanie murów obronnych, jak i zbudujemy nową ścieżkę spacerową z przepięknym widokiem na zbiornik. Realizować również będziemy wspólne projekty z gminami Myślenice, z gminami Siepraw, Gdów, Kłaj, Drwinia dotyczące rekreacyjnego zagospodarowania zarówno otoczenia zbiornika, jak i Doliny Raby. Pod Górą Zamkową projektujemy strefę aktywności gospodarczej, która będzie kompleksową ofertą dla przedsiębiorców. To nowe miejsca pracy, to nowe zakłady. To jest baza ekonomiczna rozwoju gminy. Tych inwestycji zaplanowaliśmy również wiele w oświacie. Jest potrzeba wybudowania szkoły w Dziekanowicach, jest potrzeba rozbudowy szkoły w Brzączowicach, jest również konieczna rozbudowa szkoły w Dobczycach. Będziemy starali się pozyskać środki finansowe na te realizacje, głównie z funduszy europejskich. Najbliższe kilka lat będzie mieć decydujące znaczenie dla możliwości pozyskania środków zewnętrznych przez samorządy terytorialne. Od ponad roku wkroczyliśmy już w nową perspektywę finansowania unijnego, ale te programy jeszcze są bardzo wolno uruchamiane. Dla sprawnego pozyskiwania tych środków kluczowe znaczenie będzie mieć wiele czynników, wśród których najważniejszym wymienił zgodę w Radzie oraz przygotowanie formalne tych inwestycji, a to już się dzieje. Pan burmistrz Paweł Machnicki uzyskał poparcie większości radnych, 14 radnych spośród 15 radnych obecnej kadencji, jako kandydat w wyborach nadchodzących na burmistrza gminy miasta Dobczyce. To jednoznaczne poparcie, którego udzieliliśmy, jest spowodowane wieloma czynnikami. Po pierwsze, jest to kandydat z bardzo dużym doświadczeniem samorządowym. W tym roku obchodzimy 25-lecie samorządności i Paweł od samego początku tworzył ten nasz samorząd tutaj na szczeblu gminnym. Po drugie, jest to człowiek o dużym potencjale intelektualnym, jest niezwykle kreatywny. Wiele projektów, które zostały zrealizowanych z sukcesem w gminie Dobczyce, jest współautorstwa albo autorstwa Pawła Machnickiego. Po trzecie, jest to kandydat, który gwarantuje kontynuację tego dobrego rozwoju gminy, z którym mieliśmy dotychczas do czynienia. Wiemy, że też taka była wola i takie było życzenie świętej pamięci burmistrza Marcina Pawlaka, żeby Paweł, który był dotychczas jego zastępcą, był również jego następcą. Uważam, że my strażacy powinniśmy popierać nadchodzących wyborach na burmistrza miasta i gminy Dobczycach pana Pawła Machnickiego z kilku powodów. Ponieważ jako wiceburmistrz pomagał bardzo dużo przy budowach nowych strażnic, przy remontach strażnic, przy zakupie nowych i używanych samochodów bojowych dla ochotniczych straży pożarnych. Wielką troską pana Pawła jest, aby w najbliższych 3 latach wybudować przepiękną remizę w Dobczycach. Jestem przekonana, że pan burmistrz Paweł Machnicki
będzie w dalszym ciągu kontynuował tę dobrą ścieżkę, która sprzyja rozwojowi Dobczyc i poczuciu bezpieczeństwa. Nie mam żadnych wątpliwości, że pan Paweł Machnicki jest najlepszym kandydatem na burmistrza w najbliższych wyborach. Dlatego też bez żadnego wahania oddam na niego głos. Popieram kandydaturę Pawła Machnickiego na burmistrza. Popieram i proszę o poparcie dla kandydatury pana Pawła Machnickiego w nadchodzących wyborach 12 kwietnia. Popieram kandydaturę Pawła Machnickiego na burmistrza miasta i gminy Dobczycy. Wybory to święto demokracji. Mam nadzieję, że wygra ta osoba, która zaproponuje Państwu najbardziej konkretny program. Zapraszam też do głosowania, bo ten, kto ma wygrać, powinien uzyskać wielkie Państwa poparcie. Wtedy jego mandat będzie ważny. Mam nadzieję, że będę to ja. Bardzo proszę o głosy. Paweł Machnicki.